Kochani, chcę dzisiaj poruszyć taki bardzo prozaiczny temat, który nazywa się praca domowa. Jak byłem dzieckiem i chodziłem do szkoły, to nauczyciele w szkole zadawali pracę domową. To znaczy, jak się przychodziło do szkoły, to nauczyciel sprawdzał przez pół godziny, czy praca domowa została właściwie wykonana, potem stawiał oceny, zazwyczaj niepochlebne, bym powiedział, a potem przez 5 minut mówił, co było źle zrobione, a potem zadawał pracę domową na następny dzień i sytuacja się powtarzała. To znaczy, jak sobie przypomnę, to czego się nauczyłem w szkole, to nie nauczyłem się tego w szkole, tylko nauczyłem się tego w domu. Bo tak naprawdę 90% tego, czego się nauczyłem, to było na podstawie prac domowych. I kochani, i gdyby nie prace domowe, to ja bym się naprawdę niewiele nauczył. I kochani, zauważam, że istnieje bardzo podobna analogia dotycząca nie tylko prac domowych. Bo człowiek to uczy się wtedy, kiedy coś wykonuje samodzielnie. Jak wykonuje samodzielnie, to wtedy się uczy. Bo jak ktoś mu mówi, jak to ma zrobić, to on się tego nie uczy. I dlatego, kochani, uwaga, teraz będzie puenta. Puenta będzie bardzo ciekawa. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakąś inną puentę, to ja bardzo chętnie. Chcę wam powiedzieć, że ostatnio polskie szkolnictwo bardzo podupadło przez koronawirusa. Czemu podupadło przez koronawirusa? Bo nie było prac domowych. Bo była nauka w domu, a jak była nauka w domu, to już nie było prac domowych. Skoro cały czas były tylko same prace domowe, czyli nie było szkoły, a jak nie było szkoły, to nie było prac domowych. Bo się uczyliśmy w domu, nasze dzieci były uczone w domu, a jak dzieci są uczone w domu, to nie da się zadać pracy domowej podczas nauki w domu, bo to jest wszystko tylko i wyłącznie szkoła. I dlatego informuję was, że szkoła tylko dlatego dobrze wszędzie, tylko dlatego ludzie się uczą, dlatego coś potrafią, gdyż nauczyciele zadają pracę domową. Gdyby nie zadawali, to byłoby podobnie jak z moim wujkiem. Jak żona go pilnowała, to nie pił.